Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Wiedźmin Dziki Gon. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony M. Kurowski. Dzisiaj będziemy grać w grę Wiedźmin 3 Dziki Gon. W tym odcinku zajmiemy się odkrywaniem znaków zapytania. Widzimy bardzo ładne widoczki tutaj są. W ogóle gra Wiedźmin słynie z takich bardzo pięknych widoków. Sprawdźmy sobie, czy tutaj coś jest. Ja ostatnio skończyłem grę tu. Ale tutaj są potwory. I to są chyba... utopce. No to dobra, zajmiemy się nimi. Chodźcie do Michała, chodźcie. Kurde, to zainwestowanie w tą umiejętność, nie umiejętność, tylko to słowo runiczne, jak ono się nazywało. Ono się nazywało... Czekajcie. Już ich zabiję. Leźcie wszyscy. Kurde, nie ma. Przecięcie? Żaden się nie zbliży. Ostatni. No i koniec. No przecież tam jest jeszcze jeden. A weźmy go tak z petardy. Czekajcie, bo ja sobie... ja tam trafię w ogóle. Kurde. No dobra, pozbierajmy sobie chociaż te szczątki po utopcach. To jest, bardzo się też nieraz przydaje do alchemii czy do rzemieślnictwa. Ale tamtemu nie popuszczą i nie ucieknie. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty zmiana? Chodź tu. I koniec. Pięknie go rozplataliśmy. On tutaj nie ma, widzę tych. No bardzo fajne w tym Wiedźmie są te ścieżki. Naprawdę, ta gra spłynie z takich tych tekstur. Może na PlayStation tego tak bardzo nie widać, ale na komputerze jak najbardziej. Tych tekstur. Dobra. Znaki zapytania. Może nabijemy w tym odcinku 44 poziom. Może, nie jestem pewny. Pierwszy pytajnik znajduje się tu. Ustawmy sobie znacznik i pojedźmy tam. Bardzo fajnie to jest świat przedstawiony. Opowiadania, może nie opowiadania, tylko fabuła. Bardzo fajnie to jest to rozbite. Też przyszły dodatek Krew i Wino, też pojawi się na moim kanale. Postaram się zrobić go całego. Znaczy, no nie postaram się, muszę go zrobić całego. Bo to będzie świetny dodatek. Zdjęcia macie w ostatnim odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon Alchemia. Tam znajdziecie sobie zdjęcia. Dobra, jesteśmy przy znaku zapytania. To są elfie ruiny przy jeziorze Morzycko, albo Morczysko, mi się Morzycko. Tutaj coś jest. Nic nie ma, a znak zapytania jest niżej. Okej. A nie ma? No może też... No chyba, że są jaskinie, a tu miejsce mocy? To samo. I nic. No to może gdzieś tutaj jaskinie będą, bo to najczęściej
jak czegoś nie ma i jest strzałka w dół, to nieraz są jaskinie właśnie. Tu widzę, że tu nic nie będzie. Pobiegnie. O, tutaj mamy skład alchemiczny. Tutaj następny. Tutaj. Tu nic nie ma. Ale tu coś jest. No, no chyba tu będzie tu. A co to? A iluzja, a to. Nie no, to możemy to zdjąć, ale. O, ta na przykład tam jest ikonka, że iluzja. Ale nie będę jej zdejmował, nie będziemy tracić czasu. Weźmy sobie pochodnie. Weźmy sobie pochodnie, bo ona taki klimat robi. Taki bardzo fajny, taki mroczny. Mam nadzieję, że ja pochodnie mam jeszcze. Ale chyba nie. Mi się wydaje, że nie. Bo ona by. A już nie jest. Do kieszonki. Pochodnia. No to. Idziemy. Pochodnia zawsze taki fajny klimat robi. Jakbyśmy wzięli eliksir kod, no to bym więcej widział. Tam sobie może skoczmy później. Tutaj otwieraliśmy wrota. Tu jest grobowiec. Idźmy sobie w... Tu jest miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Widzicie? I coś tam jest. Ale zaczerpnijmy sobie z źródła mocy. Boże, miejsca mocy. To jest znak Irden. Dobra, dostaliśmy jeden punkt umiejętności i zwiększona moc znaku Irden. A to co to? Weź ukryty skarb. Czyli to było pytanie, no to bardzo fajnie. Weźmy sobie srebrny miecz, bo to jest golem. Szósty po 8, jednym strzałem. Nie, chociaż nie. No i koniec. Co on tu ma? Esencja potwora, nasycony pył i pomniejszy kamień, rolniczy trzy bóg. No to fajnie tu. Kurde, ile skrzynek. Tu, czyli czekajcie, tu jest jedna. Tu jest druga. Ja wam te przedmioty zaraz pokażę. Tu jest... Czy tamtej byłem? Byłem. Pamiętam. O, tutaj jest jeszcze ściana. Żeby to podpalić? Możemy. Weźmy sobie alternatywny. Okej, okay, weźmy teraz znak art. Bardzo fajne jest to wywalanie ścian. Dostałem głowę. Fajnie, następna skrzynka. Kamień runiczny Morana. To mi się też przyda do słów runicznych. Spodnie zabójcy. Dashbook. Kamień runiczny. No bardzo fajne, powiem wam. Teraz tak jak mówiłem, pójdziemy do tej... Miejsc mocy. A tak jak zapomniałem powiedzieć, że miejsca mocy się odnawiają. Będziemy, za pierwszym razem jak użyjemy miejsca mocy, to oczywiście możemy, dostaniemy jeden punkt umiejętności, no i zwiększy nam się moc znaku Irden, znaczy no, nie tylko moc znaku Irden, bo każde miejsce mocy, w każdym miejscu mocy jest inny znak, to moc tego znaku będzie zwiększona. Niezależnie. O, te też są rzeczy na czerwono. To na czerwono to były w zadaniu. A jak miejsca mocy się później odnawiają. A jeżeli za drugim razem użyjemy tego samego miejsca mocy,
albo danego, który już użyliśmy, no to tylko zostanie zwiększona moc znaku, który jest tam przypisany. Więc trochę głupie, ale no. A temu się możemy przyglądnąć. Zadań by nam coś powiedział, ale to starsza krew. Starszą krwią była Ciri. To jest bardzo fajna postać w tej grze. Tutaj są jakieś zapiski. Bardzo fajne jest w tej grze to poszukiwanie. Mi się naprawdę podoba. Takie różne zadania. O, tam była skrzynka, bo idziemy coś na żółto. Kameryniczny Zoria. Zoria zamraża, z tego co pamiętam. Ośliwka. Te skrzynie takiego wzoru są najładniejsze, wam powiem. Znaczy, nie najładniejsze, tylko najlepsze rzeczy się tam trafiają. Nie zawsze, ale... Tu też nie byłem? No to kurde, no to ja tu muszę... Iluzja. Ale ja tu w ogóle w zadaniach nawet nie byłem. Iluzja. To bardzo fajnie. To interakcja. Jakaś ja tu mogę znaleźć. Woda. I skrzynki. I skrzynie na dole. To by się nam eliksir kot przydał, ale jak mamy wiedźmińskie zmysły, to on jest aż tak bardzo niepotrzebny. Tam coś jest, ale popłyniemy sobie tu. O, tutaj są skrzynki, fajnie. A dalej nic nie ma, bo to widzę. Śmiało, Geralt. Tam coś jest. Popłyniemy sobie tutaj, żeby złapać powietrza. Kolejna skrzynka. Maugrim. O, to sobie na pewno ten miecz zobaczymy za chwilę. Nie wiem, czy on będzie lepszy, bo to jest... ja tę jaskinię poznaję, ona była na początku gry, więc... Tak jak mówiłem w odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon Alchemia, ja mam praktycznie najlepszy ekwipunek w tej grze. Może dodatek krew i wino coś, na pewno coś nowego przyniesie. Chociaż wam powiem, że niektóre miecze w tej grze znajdują się, są, niektóre są mocniejsze od moich mieczy. Rękawice, buty, spodnie też. Kusze i zbroje mam najlepszą w grze, ale ja wam powiem, że ja w swoim schowku mam lepsze miecze. Mam o wiele, no może tam o dwa tylko, o dwa punkty może lepsze miecze, ale ja nie mam zamiaru ich zmieniać na razie, bo ja jestem cały praktycznie z kompletu cechu żmii, więc kusza tylko jest cechu kota, więc mi naprawdę szkoda brać coś, co nie jest do kompletu. Dobra, zawołajmy sobie płotkę. Płociamp. Wiesz co to jest? No trochę szybciej bym chciał, ale dobra. Możemy sobie nie mapę. Możemy sobie ekwipunek. Maugrim. To i tak dobrze. 40 poziom. Minus 15. To i tak dobrze. Zobaczymy sobie za chwilę, jak to wygląda. Tego zejdźmy sobie z konia. Na koniu też to mogę założyć, ale lepiej będzie, jak siądę. Dobra, załóżmy sobie ten Maugrim. Maugrim nie miałem, jak przechodziłem grę, to bardzo dobry miecz. Bardzo ładnie się prezentuje, według mnie. Taki, w ogóle ja bardzo w tej grze lubię te miecze z tym takim V, te miecze średnie są naprawdę bardzo fajne.
Dobra. Jeszcze sobie ubierzemy te rzeczy, te zbroje, które znalazłem. Siodło nawet nie ma co pokazywać. Dobra. Kurtka łucznika z Verden. Bardzo ładnie, muszę wam powiedzieć. A zobaczmy, jak to wygląda w 360 stopni. Też bardzo fajnie. Taka, może nie pedalska, ale taka, wiecie, kurde, jak to by to nazwać, taka lalusiowata, o, tak mogę powiedzieć. To wam pokażę później tą ofilską karacenę. Ja ją zrobiłem w swojej prywatnej tej pancerz wojownika Freyi. Ja ten pancerz też miałem nieraz. Mi się nawet dość podobał. Bardzo dobry też to był pancerz. Geralt nie jest zadowolony. W pierwszej chwili nie był zadowolony. Ja taką dziwną minę. Dobra. Rękawice to wiecie. O. To są jedne. To są drugie. To są te same. Ja wam teraz pokażę te ofirski rynsztunek mój. Do ofirskiego rynsztunku tylko nie ma miecza srebrnego. Ofirska szabla. Ofirskie buty. Rękawice. Ten pancerz też mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wy, mi się bardzo podoba. Taki... Bardzo mi się podoba, muszę wam powiedzieć. Bardzo ładnie się też prezentuje. Ta oficka szabla to też. Taka bardzo długi stalowy miecz. Taki potężny się wydaje. Czy no i jest potężny. Dobra, dowróćmy do mojego normalnego rynsztunku. Tego co ja używam zawsze. Ten pancerz, powiem wam, najbardziej jest najładniejszy z nich wszystkich i najbardziej Geralt jest z nich chudy, bo niektóre są pancerze takie, które strasznie go pogrubiają. Się wydaje taka oponka po prostu, taki masywny po prostu, wiecie, taki tłuszcz, nic więcej nie ma. Tak się wydaje tylko. Dobra, no to jeden znak zapytania mamy z głowy. Na terytorium Velen powinno... Mi się wydaje, że chyba już nic nie będzie na terytorium Velen. Najwięcej pytajników wam powiem jest na Skellige. Tam jest najwięcej. No i co, to weźmy sobie do tej większej mapy świata. Nowigrad to już widzieliśmy. No, Zamek Królewski to tu nic nie ma. Mogę wam go pokazać, jak chcecie. Ale to za chwilę. Może jeszcze w Białym Sadzie coś jest. Chociaż też mi się wydaje, że nie ma. Chociaż nie, tu też nic nie ma. Kurde, po co ja stąd wychodzę? W Kermoren jeszcze coś może być. Chata nad jeziorem, zrujnowana strażnica. No, pamiętam te tereny. Ale tutaj też nic nie ma. No to tak jak mówię, Skellige zostało. Do Zamku Królewskiego wybierzemy się później. No, tu są jeszcze 64 znaki zapytania. O, patrzcie ile tego tu jest. Tutaj na wysepkach. My się przeniesiemy do wyspy Zatoka Wiatrów. Aha, tylko ja nie jestem przy znaku. Dobra. To musimy sobie znaleźć drogowskaz, żeby się przetransportować. Powiem wam tylko, że w Wiedźminie jest taka jeszcze... Jest taka jeszcze jedna rzecz, która mnie... Trochę mnie zawiodła, że takie tereny...
powinien być kompletnie otwarty świat. Co to, Wilki? Kompletnie otwarty świat, jeśli mi chodzi o podróżowanie, w sensie, żeby były też, żeby nie było tak, że na przykład wyjedziemy z jednego, z jednego terenu do drugiego i mamy diabeł, ci mówi, dotarłeś do miejsca, w którym diabeł mówi dobranoc, tylko powinno być to takie, że powinny być one połączone według mnie. Także to bardzo fajne. Jaki głupi. Igni. Weźmy sobie ten znak Igni. O to chodziło. Jak oni pięknie, prawie jak oni eksplodowali pięknie. To było coś pięknego. Aż mi się łezka zakręciła. No, efektywny finish. Coś tu jeszcze jest? Jest. A i wróćmy do tego tematu, że one powinny być, teren powinien być kompletnie otwarty według mnie. Że wszystkie tereny powinny być jakoś połączone ze sobą. A tutaj tego niestety nie ma. Mój tata opowiadał właśnie, że we Wiedźminie 1, bo on też grał we wszystkie Wiedźminy. Opowiadał właśnie, że w jedynce nie było drogowskazów, ale mogłeś wszędzie się przemieszczać. No tylko wiadomo, bez konia. Tam mogłeś tylko na nogach przebiec. Na przykład z Velen do Kermoren. To było możliwe wtedy. Teraz tego nie ma. Co to, bagiennik? Poczekajcie sobie, go zabijemy w trakcie jazdy. Tylko żebym mi tu wyszedł na drogę. O. Kurde, za daleko. No chłopie, no nie bójże się. Czekajcie, muszę nabrać prędkości po prostu. No chodź tu. Walnego? Przednego? Jest, udało się. Bardzo się z tego powodu cieszę, że mi się udało. Dobra, kłaki potwora tylko. To też się przydaje, ale nie jakoś wyjątkowo. O, tak wam powiem. Nie jakoś wyjątkowo. Drogowskaz. No, drogowskaz będzie tu. No i jest. Kurde, nie chcę wsiadać na konia. Zejdź z niego. Okej, okay. Szybka podróż. Wyspy Skellige. No mówię, to jest bardzo dużo pytajników. To trochę łódką trzeba zwiedzić takie tereny. Jeszcze tam są, ale my się zajmiemy terenem tym tutaj, o, tych wysepek tu. Zatoka Wiatrów i się przenosimy. Jeszcze na ten temat Eurowizji muszę wam powiedzieć, nasz wokalista bardzo pięknie zaśpiewał. I to jest chamstwo. Też tak uważam, że Eurowizja teraz to nie jest show, tylko po prostu polityczna ustawka. My od juroru dostaliśmy może, na pewno oglądaliście, dostaliśmy może 7 punktów. Ludzie nas tylko uratowali po prostu, że głosy jurorskie plus głosy ludzi, byliśmy na 8 miejscu, chociaż tyle. A w samych ludziach, bez, nie licząc jurorów, byliśmy na miejscu. Byliśmy na miejscu trzecim, to Pielce. No kurde, dajcie mi spokój. To jest trochę niesprawiedliwe, że teraz Eurowizja schodzi z show na politykę. No, najlepsze to przecież to jest. Wszystkich zjedziemy. No i las, rękę uciąłem. Mam wyspy Skellige, to też jest naprawdę piękna rzecz.
bardzo duża tutaj. Te wyspy są naprawdę rozwalające. Dobra, prześpijmy się, bo widzę, że noc zachodzi, a ja nie lubię grać w nocy. Znaczy, bardzo fajnie jest, ale ja po prostu wolę w dzień. Dobra. Tu będzie 6:00, 8:00 godzina rano. Opady śniegu, jak zawsze na Skellige. Oczywiście jeden utopiec wylazł z wody. Już się z nim rozprawiliśmy. Bardzo szybko poszło. Brzuch rozcięty. Operacja zakończona. Niestety pacjent zginął. Chciał zanurkować do łódki. Dobra. No to chytamy za ster. I sobie płyniemy. Ustawmy sobie jeszcze tylko znacznik, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy płynąć. Pierwszy znacznik nie będzie tu. Możemy się oczywiście po drodze natknąć na syreny, bo one się na morzu, na Skellige, one się naprawdę bardzo często zdarzają, muszę wam powiedzieć. One są bardzo wkurzające. One się najbardziej pojawiają właśnie przy tych znakach zapytania. To zawsze jest ten pech, że zawsze trafimy na syrenę. Nie ma szans, żeby nie. A nieraz też na Skellige zdarza się zobaczyć płetwala. Ogon nieraz, a jak zanurkujemy, to go widać całego. Już to nieraz widziałem, muszę wam powiedzieć, że CD Projekt Red naprawdę włożył w tę grę całe serce. Jeszcze ona została wybrana grą roku 2015, to się nie ma co dziwić. Kontrabanda. No i syreny teraz są pod wodą, bo widzimy na mapie wrogów. O, Geralt. Nurkujemy. Mówię, nie, topielce. No to jakaś miła odmiana. Właśnie mnie? Tak myślałem. Z kuszy możemy celować. Dobra, jeden. O ty, Franco. A automatyczne celowanie mi się włączyło. To tak się używa automatycznego celowania. Dobra, ja tego nigdy nie mogłem opanować, jak to zrobić. Dobra, pośpieszmy się, bo im za chwilę powietrza braknie. To jest syrena. Też nie, topielec. Podnosimy. O, jakieś mieczyki nam się trafiły, fajnie. Szybko, Geralt. Za chwilę nam tu powietrza braknie. Ilgardzki miecz widziałem. Szybko, szybko, szybko. Wiem, dusisz się już. Nabierz powietrza, spokojnie. Trochę za długo cię przetrzymałem. Podnosimy na jakieś spodnie. Tak jak mówiłem, oglądaniem zajmiemy się na wyspie. Chytamy za ster, lecimy i jedziemy i płyniemy sobie dalej. Muszę tylko na mapę spojrzeć. Teraz sobie popłyniemy do wysepek. Do wysepki jednej teraz. 420 kroków. To jest niedaleko bardzo. A kurde, łódkę uszkodziłem. Dziura na pusta. Co to nie? A nie, już myślałem. Bo łódka to nie, jak tam będzie kompletnie czerwony, bo to będzie taka paląca czerwień, to już statek, to już nam łódka tonie. Już myślałem, że naprawdę toniemy. Co, najechaliśmy na przednio dni. Dobra, dajesz, Geralt. Jedziemy cali mokrzy. Bardzo fajnie tu. Tu coś jest? Czy to góra? A, góra uśnieżona tylko. Teraz mi się wydaje, że to jest
o takie, wiecie, o nie wiem, gniazdo potworów na przykład czy coś, pokryty skarb, to się zdarza na tych wyspach. Te wyspy też są bardzo sympatyczne. Bazyliszek, ale mamy fuksa. Albo kuroliszek. Zajebiście, no to mamy bardzo fajnego fuksa. Mamy okazję się pobić z kuroliszkiem. I to tutaj sobie za, żeby nas nie widział, bo one są bardzo spostrzegawcze, że tutaj coś, że tutaj coś przypłynęło czy coś. Dobra. Nie zobacz mnie, błagam cię. Dobra, szybciutko. On nawet jest paląca czerwień, ale się nie, jeszcze nie. Dobra, booster, dawaj, booster. Dobra. Dobra, idziemy. Wyknijmy strzeżony skarb. No tak myśl, tak mogliśmy się tego spodziewać. W ogóle jakieś obozowisko bandytów było. Który poziom? 32. No to sam raz dla mnie. To już. Na to czekałem od bardzo dawna. Nie mogłem nigdzie znaleźć tych bazylisków, tych tego wszystkiego. Nigdzie zapomniałem, będzie go trudno ściągnąć. Jest, mam cela. Chodź ty. Leż. O ty, plujesz jeszcze. A. Powinno mnie odrzucić. No i koniec. Kurde, gdy... Znaczy jak kogut normalnie gdacze, tak on się no wyje, o. No ależ wiej. Jest tu coś? Czy do tego strzeżonego skarbu za chwilę pójdę, tylko pooglądam. Gwiazda dzienna, bo jesteśmy przeciążeni. Mój ekwipunek jest przeciążany, nie możemy biegać. No chyba, że zrobię tak. Wtedy mogę skakać, nie? Dobra. Tu jest taka duża skrzynka. Griff Art. O, Banshee! To bardzo fajnie. Banshee to jest naprawdę bardzo dobry miecz. I on jest na 44 poziom i on jest lepszy od mojego stalowego miecza. Mojego stalowego miecza cechuśmi. To chyba na tej wyspie to wszystko. No raczej wszystko. Dobra, nasza łódeczka. Ja sobie tylko wejdziemy na nią i przeglądniemy sobie ekwipunek. No 168 na 160 to jest przeciążenie. Gorszy? Gorszy. To jest gorszy. Ja mam schemat na 44 poziom. Miałem. Spodnie są lepsze, to sobie je zachowam. Na który poziom? 41. No, powiem wam, że nie wiedziałem, że tu jeszcze takie rzeczy mogą się znaleźć. Łyknijmy sobie odwar z gryfa. On powoduje, że nasz ekwipunek jest większy o 20, o już o 20 kilo, czyli będzie zamiast 160 będzie 180. Nie będziemy mogli biegać. No nawet macie tutaj. O, Boże, to nie to. Odwar z biesa, co ja mówię. No, odwar z biesa, właśnie. 20 pojemność dziuków wierzchowca. Kurde, muszę łyknąć biały. Wyśmienity biały miód. O mnie uleczy. Czy no, przestanie działać eliksir. I odwar z bies. O, widzimy, zmieniło się na 180. Teraz będziemy żylaści. To mi się też bardzo podoba. Dobra, hitaj Geralt za ster. Ekran się, kąciki zrobiły się zielone. Krew też się zrobiła taka toksyczniejsza. A my lecimy, popłyniemy sobie do następnej wysepki. Czy nie do wysepki, tylko do następnego pytajnika. Dajesz, Geralt. Przed siebie, hej.
mają bardzo fajne tutaj są wyspy, muszę wam powiedzieć. W ogóle wszystko w tej grze jest bardzo fajne. Musimy to opłynąć. Albo tu a przesmyk. Bardzo fajnie. Znaczy no nie przesmyk. Dziurka. No i są syreny, są. Mówiłem. Kontrabanda. Booster. Bo one lubią odrywać rzeczy. Skocz. Dajesz Gela do wody. No to teraz wiem, jak jest automatyczne celowanie. O ty Franco. Już po tobie. No wiesz, w GTA 5 też jest takie automatyczne celowanie. Ono jest poprawione specjalnie dla konsol, no bo spada się o wiele, wiele gorzej celuje niż z myszki. Brzeszczot z Mahakamu. Oreny. Bardzo fajnie, że też możemy zbierać inną walutę niż nowigradzkie korony, bo normalnie możemy później wymienić na korony i tam może nam się uzbierać tam nie wiem 2000, ja tak już miałem, że mi się uzbierało 3000. Kurde, znowu jesteśmy przeciążeni i ja już powiem wam, więcej na to specyfików nie mam, już przeciążeni będziemy. No chyba, że coś wyrzucę, ale ja tego nie wyrzucę, bo jak wrócę na kontynent, czy w ogóle na wyspy te, gdzie jest cywilizacja, to będę mógł je normalnie sprzedać za odpowiednie pieniądze. Co, echidna? O to mi chodziło, ja zawsze biłem się, że ja nie mogę trafić w ogóle tych... latających tych. Teraz tylko wciskam jeden guzik i to prawie. Dobra. No to nas... O, 211, bardzo dużo. No to znajdźmy, jeszcze sobie odkryjemy... No, te... 6 znaków zapytania. Może jeszcze więcej. Wrócimy sobie na kontynent. O Boże, znak zapytania. O Boże. Licznik. Boże, nie licznik, tylko znacznik. Dobra, no to płyniemy. Ale jesteś paskudny. Kurde, gdzie? Bo tutaj będzie szybciej to przepłynąć. Ten tak tą łódką buja, w ogóle te skręty takie nienaturalne. I znowu zarazem sobie zaparkujemy przy lądzie. Chyba paskudna, Geralt. Nie siadaj! Bug się nam zrobił, delikatny. To jest po prostu z sytuacji na... No, najszybszy sposób. Najgorzej bym tej łódki po prostu nie stracił, bo to jest najgorsze, co może być. Drakar. Widzę, tutaj się ktoś ze Skelliger rozbił. W ogóle to jest. Wszystkie tutaj wyspy to jest Skelliger. Dobra, przecięliśmy ją. No, leż. Chcę mieć skończył święty spokój z wami. Który chce jeszcze? No, która? Idealnie. Jeszcze? No to koniec. Mam nadzieję, że tamta do mnie nie podleci. Już trochę mnie znudziła ta walka. Trochę z nimi.
Dobra, no to nurkujemy po skarb. Możemy sobie wiedźmińskie zmysły. Tutaj powinna gdzieś być skrzyneczka. A tu jest nawet. Caroline, Boże. Żałuję, że tutaj nie pływałem wcześniej. Nawet nie miałbym wtedy materiału na odcinek. Jest moja łódka? Jest, dobra. Ja się wystraszyłem, że nie ma. Nie możemy szybciej na obecnie się tym zgodnić. No, która chce? Która chce się sprawdzić? Która chce się sprawdzić? Sprawdzimy, komu obetniemy włosy. Albo ogon. Która chętna? Że później nie było płaczu. No, jaka twarz. Takie piękne, a pocieka gęba. No. Nie wiem, co to za twarz w ogóle. Dobra. Przeglądnijmy sobie te miecze, bo mnie bardzo ciekawią te miecze. Caroline, taki pokrzywiony. No, będzie, będą pieniądze, będą. A tą zbroję widzę pierwszy raz. Chociaż nie. Nie, nie pierwszy raz. Będą pieniążki, muszę wam powiedzieć. Będą pieniążki. No to wiecie, nie wiem, czy ja się od razu na kontynent nie przeniosę. Chociaż może nie, może jeszcze jeden znaczek zapytania. Niech będzie ten. Albo nie, ten. Tu widzę ścieżkę. Wolę ten. Zresztą tam jest wyspa, to już w ogóle. Płyń wstecz. Widzimy, jak też wiatr pcha żagiel do tyłu. Więc pokazane, że on tak sam z siebie cofa do tyłu. Tam jest przesmyk. Boże. A to nie jest Winpik? Co to za wyspa? Nie ta mała, tylko ta za nią. Artskellig. No, to jest centrala wysp Skellige. Ta najgłówniejsza z głównych. Zbroję sobie pójdziemy sprzedać do naszej starej znajomej z Velen. Ona jest arcymistrzem zbroi, no, arcymistrzem płatnictwa. Boże święty, czym się język włączę. Gdzie ja płynę w ogóle? Płatnictwa. I ona ma... Co tam jest? I ona ma 8000 albo 9. Z każdymi odwiedzinami ma 8-9 tysięcy. To jest naj... A drugim taki najboga... Wyspy Skellige, wyspa Shindal. O. Powiem wam, nigdy mnie tutaj nie było, nigdy. Wyspa Shindal. Jaka to wyspa Shindal? No tam jest... Jak to się nazywa? Twierdza Kertrolde. Ale co to jest za wyspa? Ty, są to ludzie. Jeszcze zadania tutaj są. O ty chamie! Ja chciałem z nim porozmawiać. Ty poczekajcie, może jest. O, jest. Sam raz, bo ja tej misji nie chcę przepuścić. Ja tę misję chcę zrobić po prostu. No kurde, że ja jestem spowolniony, to wiecie. Ale powiem wam, że tutaj pierwszy raz trafiam się na wyspę kompletnie nową. Powiem wam, że ja nigdy na wyspy takie jak ta wyspa Shindal nigdy
O co poszło? Nigdy nie, nie znalazłem, więc wiecie, trochę dla mnie to jest zaskoczenie. I szok. No to jest to samo. O, szybko, szybko. I mam nadzieję, że jest zadanie. Tak, dobrze, że wczytałem. Do niczego jej nie zmuszałem. Nie zrobiłem jej krzywdy. Skellidijczyk uwiódł kapłankę? Myślałem, że... Że co? Że nie robimy uwiodłeś kapłankę, rzeczy? Robię jej nie każdy krzywdę? Na wysłach wierzy w te bajania o Boga. No mamy, ale możemy brać tylko jedną odpowiedź. I potem kończy się wendetami. To niesprawiedliwe. Kocham Irmę, a ona mnie. Kiedyś znajdę sposób, żeby... Dajmy, zrobię jej krzywdę. To jest jakaś luka w zasadach religijnych. Odszukam ją i pokażę kapłankom. Wtedy oddadzą mi Irmę. Dużo podróżujesz, prawda? Gdybyś natknął się na coś, co może mi pomóc, przywieź to. Dobrze zapłacę. Mieszkam w chacie po drugiej stronie wulkanu. Zobaczę, co da się zrobić. Bywaj i unikaj rozwścieczonych braci. Bardzo fajnie, mamy nowe zadanko. Wolny duch. Zbierz książkę opisujące religijne zwyczajnie i zajdzie Iwarowi. Coś, co może mi pomóc. Wiesz, gdzie mi powiem szukać. Wam, cieszę się, że na tą wyspę przyjechałem. Bardzo się cieszę. I on tu mieszka? Jak się... Weźmy sobie konia. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem. A mogę z nim zagrać w karty albo pogadać? Naprzód. Może to się zainteresuje? Aha. Dobra. No to najpierw sobie pójdziemy do tego znaku zapytania, a później zrobimy to zadanie Wolny Duch. Ja wam bardzo jestem zadowolony. Mogę to powtarzać milion razy. Możecie się wkurzać, ale ja naprawdę. Jak ten... O! Co to jest? Co to jest? Archegryf 48 poziom. Słuchajcie, to jest ponad moje... Ja mam 43. Kurde, będzie jabłka. Chodź tu. Nie masz szans. Mocny jest. Archegryfy są w ogóle potężne. O ty gnój, jeszcze plujesz. A, unikłem. Siedź spokojnie. Czyli dobrze mi się wydało, to jednak nie był krzak, tylko archegryf. Gin. Powiem wam, warto było tu przypłynąć. Archegryf się bardzo rzadko zdarza. O, jakieś zadanie tutaj jest, bo są niebieskie zapiski sfrustrowanego wojownika. Skarpechowca. Boże, ale my mamy szczęście do tych zadań. Myślałem, że nic nie znajdę. Jestem bardzo zadowolony. Ja to kurwa mam pecha. Jak kupiłem sobie konia, to się okazało, że kulawy. Jak wziąłem sobie babę za żonę i wyszło, że wredna, jadą pod... Pobudowałem, to nim rok minął, piorun go strzelił i spłonął. I raz się do mnie
Szczęście uśmiechnęły, wróciłem z rejsy z łupem. To na szczycie góry, gdzie ukręcalą się gry. No szkoda, że nie złoty smok. No ale nic, nie pierwszy raz wiatr mi wieje w oczy. Przegnam go stąd, choćbym miał umrzeć. No to się, chłopie, przeszukaj okolice za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Bardzo fajne. Myślałem, że nic nie znajdziemy. Jestem szczęśliwy, nie wiecie jak nawet. Co to? Krew? Nie, ciała. Paski. Tutaj coś jest. No, skrzynia. No, skarpet, owca. Zadanie zakończone. Dobra, to teraz zaznaczmy sobie to drugie zadanie. To wolny duch. Zbierz książkę poświęcę zwyczaje religijne. Powiem wam, na Hindarsfjall jest... na Hindarsfjall jest właśnie zakon Frey. No to sobie wybierzemy się na Hindarsfjall. Nie no, płotka musiałaby być szalona, żeby stąd skoczyć. O! To jest właśnie tradycyjne zejście. Wyspa Shidam, no nie powiedz, no. On już pojechał, on już wyniósł się stąd. I bardzo dobrze, że wczytałem, bo mnie takie zadanie ominęło. To jest jakiś... Nie, to jest drzewko. No, drzewko. Dobra, to się szybko przenieśmy na Hindarsfjall, bo tutaj są... Nie, on się przeniósł tu. Aha, ja po prostu pojechałem dalej. Przystań, by mi się przydał. Jest! Przystań. Tempo, tempo! No, no to sobie odwiedzimy kapłanki. Spuścimy im niezły łomot. Nie no, żartuję. Zakupimy sobie książeczki. No, jesteśmy na Hindarsfjall. To jest bardzo ładna wyspa, ale bardzo piosenki tutaj są. Wiecie, takie kurde, aby zabili kogoś po prostu. Spokojnie, nie zabij. Ja pewnie, że... Konia skóra, dobra. Ja chcę do kapłanek Frey się wybrać. A kapłanki Frey są tutaj. Ogród Frey jest po prostu pusty, tam nikogo nie ma. A tylko kapłanki mogą mi... Albo też w Nowigradzie kapłani Wiecznego Ognia, też oni mogą mieć podobne zwyczaje religijne. Tam się też wybierzemy później, na Wyspę Świątynną. O kurde, płotka! Jeść tak jak chce, a nie tak jak ty. Przymglona wyspa. Dobra, tu jest wyjazd. Obdarzysz miłością, nienawiścią i siłą. No płotka. Witaj w świątyni. Pełna para. Silnik w dupie po prostu. Pokaż mi swoje towary. Nie chciałem tędy. Chociaż, no przecież nie, dobrze. Płotka, to jest most. Ja pierniczę. Są kapłanki. Bywaj. Świątynia Frey. Ty, która obdarzasz kapłanka Frey. Nienawiścią i siłą. Pokaż mi swoje towary. Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Tutaj coś jest. Podróże między światami, wierzenia z Kelligę. Oczywiście zakupimy. Nie zezłości jedna rzecz. Kurde, nie chcę z tą gadać. Mnie tylko zezłości jedna rzecz, jeśli... Zamknięte. Jeżeli...
nie będę miał kotwiczki na tej wyspie Shidal. Bo mi się nie chce po prostu tam wracać. A musimy być na wybrzeże. Dobra. Płotka, Boże święty. Ten konier jest taki spłoszny. No, w końcu. Ja chcę na wybrzeże wrócić. O! Jest kurde na wybrzeże. Wróć. Wybrzeże jest tu. Trzeba powiedzieć, że bardzo Rosjanie bardzo mieli fajną piosenkę na tej Eurowizji. Mi się bardzo mi wpadła w ucho. Dobra. Uwaga, niech będzie kotwiczka. Nie no, ty sobie jaja robicie. Przenieśmy się do tej przystani i popłyńmy tam. Mam nadzieję, że to mu wystarczy. Jak nie, no to się przeniesiemy do Nowigradu. Jeszcze pogadamy tam z kapłanami. W tej jaskini byłem. O, noc jaka piękna, jaki księżyc odbija. Ta muzyczka też tu. Ta wyspa jest tam. Nie no, bardzo piękny ten świat jest. No fajnie nam chlupie woda w kamerę. O, witaj! Masz coś dla mnie? Dobra, dotarliśmy już. Jest nasz kochany facet, siedzi sobie. Jest pa Shidal. Shidal, nie Shindal, tylko Shidal. Poczekajcie chwilę. Muszę coś sprawdzić. Kult Frey. No to na pewno muszę przeczytać. Na komputerze muszę coś sprawdzić, bo coś mi wyskoczyło. Inna muzyczka w ogóle. Tak, mam dla ciebie coś, kochany mój. Przedmioty fabularne. Ciekawe cnoty. To ci dam. Wiesz, książki opisujące religijne zwyczaje i zanieść Iwarowi. No to musimy się wybrać do Nowigradu w takim razie. Myślę, że ja skończę to w tym odcinku, to zadanie. Mam taką nadzieję, bo ja nie wiem, czy ja to skończę, jest późna godzina już. Ale to się będę przejmował. Dobra. Nowigrad. Kotwiczka. A może jest tam dalej? Nie, tylko tu. No to wrócili, no to wracamy na kontynent w takim razie.
muszę wam powiedzieć, że fajnie, żeśmy się natknęli na tą misję. Wiem, mam zrąbany głos, wiem. No, no nasz odcinek już przekroczył godzinę. Już? Jeszcze nie. O, już? Dotarliśmy do portu w Nowigradzie. Głos widzę, że siadł. O, gdański żuraw. Dajesz. To już są spokojne wody. To muszę ominąć. Ja chcę dopłynąć tam, gdzie ta wysoka wieża. Podejrzanie wygląda. A jak nie ma fal, to wiadomo, się lepiej płynie, nie? Dalej. O, zahaczyłbym. Kurde, gra się chyba źle wczytała, bo utop też stoi na wodzie. Albo tam jest wysepka, taka malutka. Dobra, opłynęliśmy, muszę tylko tutaj zaparkować. Dobra. Tak się składa, że uratowałem ci życie. Gdyby nie, ja już byś dawno zdech. Dobra. Biegnijmy cwałem. No może nie cwałem, bo tu trochę przesadziłem. Wyspa Świątynna. Tam gdzie ty. Nie bój się, płocia, tu jest główna droga i tu będzie mój sprzedawca. Pokaż mi swoje towary. Te płomienie też są bardzo realistyczne tu. Gdzie on jest? Kurde, przecież on tu był. Bywaj. Plaza Elektro. On tu był, mój... No to nic, no to musimy się przespać. Kurde, on tu był, ja go pamiętam. Prześpijmy się. Tak do 13. Ja muszę mieć pewność, że on tu się pojawi. Jest. To bardzo. No to na tą chwilę obecną zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcecie, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.